dobry pani. Dobry. Śniadanie, jak na zamku, normalnie. Tak się gówniarzom powodzi. Musimy takie nagrywać. No i tak, drodzy państwo, wychodzimy właśnie na miasto. Myślę, że gdzieś tam w międzyczasie zakupimy bilety, żeby wejść do Koloseum. Tak w zasadzie, czy można było to zrobić już wczoraj, kiedy byliśmy tam pod tym obiektem, ale jakoś tak się zagapiłam, nie pomyślałam, żeby to załatwić od razu. A więc straconego dzisiaj pewnie tam pójdziemy ponownie, a może jutro, nie wiem. W sumie to mamy bardzo luźny stosunek do tych naszych planów. Teraz mieliśmy się kierować w stronę schodów hiszpańskich. No i chcemy gdzieś sobie zasiąść, napić się czegoś ciepłego. W ogóle jestem wymarznięta, powiem wam, że tak jest chłodno w tym pokoju. Naprawdę bardzo ciężko jest ogrzać to pomieszczenie. Pomimo tego, że cały czas na fulla podkręcamy to grzenie, to wcale nie jest za ciepło. Więc czekam na Pawła, który wrócił po maseczkę. I lecimy. A tutaj, nie wiem, mamy warsztat albo jakiś garaż po prostu może. Ale zobaczcie, jak zaparkowany jest ten samochód tam z tyłu. No busem byś se tam nie wjechał. Gdybyś miniakiem, to... Ja też bym tam miniakiem. Nawet nie próbowałabym tam wjeżdżać. A taki samochód widzieli? Bo ja to pierwszy raz. Przed nami jest Tyber, proszę państwa, ale widzę, że specjalnie jest, jak się tam zbliżyć. Zaraz coś wykombinujemy. Dlaczego? Skręć w lewo. Mieliśmy iść dzisiaj do schodów hiszpańskich, pewnie pójdziemy, ale później. A tymczasem znaleźliśmy się tak blisko Watykanu, że chyba, no, że chyba się tam przejdziemy. Mały pit stop na espresso. I startujemy dalej. Mhm. Już mam. Proszę. Serdecznie pozdrawiam Bartka Piotrowskiego, w którym takie espresso piliśmy sobie w Strychu, w Zakopanem, na Krupówkach. Będąc w stanie, w trakcie, po spożyciu. Szlakiem gastronomicznym szliśmy. Przed nami zdaje się, że to chyba tutaj jest most Świętego Anioła i zamek też Świętego Anioła. Niespiesznie sobie idziemy. Całkowicie zmieniliśmy w sobie plan. I to jest fajne, że w zasadzie nie ma planu. Robi wrażenie to miejsce, na mnie przynajmniej. Choinka właśnie stanęła pewnie. Jest teraz ubierana, czy co?
No nie wiem, szkoda, że nie zobaczymy jej w pełnej okazałości, nie? Zastanawiam się właśnie, czy to jest kolejka tylko do tych muzeów watykańskich, czy do, w ogóle do wejścia do bazyliki. Zaraz się pewnie dowiemy. No i jest odpowiedź. Idziemy w tę kolejkę. Idziemy? A zatem minęliśmy bramki bezpieczeństwa, to tak w sumie najbardziej przytrzymuje całą tą kolejkę. Oczywiście była namierzona temperatura. Przypilnowani byliśmy, żeby założyć odpowiednio maski, czyli nie tak, a tak. No i teraz mamy zielone światło, żeby wejść do bazyliki. Wchodzimy do Grot Watykańskich i już pewnie dołem wyjdziemy z bazyliki. No i wyszliśmy z bazyliki, która zrobiła na nas duże wrażenie. Jest przepiękna i przeogromna. No, nie można tutaj nie być, jak się jest w Rzymie, nie? No i co teraz? Pewnie będziemy się oddalać z Watykanu, tak? Być może zatrzymamy się gdzieś niebawem, żeby coś zjeść, przekąsić. Chyba jednak nie pada. A następnie pewnie udamy się na te schody hiszpańskie i zaległe
Koloseum Forum Romanum to chyba zrobimy jutro, tak myślę. Kartka gotowa. Mhm. Do babci Zosi. To wysyłamy z Watykanu prosto. Karteczkę taką piękną. Mhm. To dawaj. A to się jeszcze wrzuca? Nie, no masz znaczek to chyba. Już się lampeczki rozświetlają na choince. Pięknie będzie. No i mamy dylemat. Zatrzymać się tu na coś na szybko, bo kuszą nas te kanapeczki, panini takie jakby. Nie, nie panini, nie wiem jak się nazywa. Fokacze. O, fokacze. Czy iść dalej gdzieś na pizzę? Teraz później sobie siądziemy tam pod domem. Na tym linie, czy nie? No sama nie wiem. No tak, tak. Teraz dostaniemy kanapeczki. Tu są pizze na kawałki. Oczywiście kaczuje pepe. Jakaś z... No, ze szpinakiem. No, wybór jest. Przeróżne rzeczy. No szkoda, że nie czujecie jak to pachnie. Co tam masz? Jakieś papryczki? Jednym sposobem całkowicie niechcący nażarliśmy się jak prosiaki. To było bardzo dobre, ale było tego dużo. W ogóle takie sycące bardzo. No nie taki był plan w sumie, bo mieliśmy usiąść sobie gdzieś i zjeść w jakiejś restauracji, a to miała być tylko taka, wiecie, taka przygrywka, wstęp. A my jesteśmy po prostu na jedzenie, ale to nic, myślę, z godzinkę poczekamy i nam trochę wróci ochota na jedzenie może. Brego. Jesteśmy na Piazza Navona. No i powoli kierujemy się w stronę schodów hiszpańskich. Chyba, że nas jeszcze po drodze coś ciekawego zatrzyma. A w ogóle to szukamy jakiegoś przytulnego miejsca, żeby przysiąść, odpocząć chwilę. No do tych fontan to oni mają talent, powiem ci. Talent, tak chciałam powiedzieć. Też pada, ale to nie problem. Jak się ma kawę, to nie problem. Jak się ma dobrą kawę, panna cotta i tiramisu, to no problem. Chodzenie po Rzymie to jest jak walka o przeżycie, o przetrwanie. Nie tylko jeśli chodzi o przechodzenie przez ulice i samochody, które jeżdżą na czerwonym i odwrotnie ludzie, którzy przechodzą na czerwonym, ale również dlatego, że na tych płytach tutaj chodnikowych, jak spadnie deszcz, po prostu można się zabić, jest tak ślisko. No, to tak. A właśnie, cały czas pada deszcz od chyba godziny. Chociaż w tej chwili to nawet nie tak bardzo. Ale jakoś nas to bardzo nie zraża. Ale mamy parasolkę. Mamy parasolkę złożoną. Idziemy do tych schodów hiszpańskich, bo jakoś tam dojść nie możemy od samego rana. Jesteśmy na ulicy chyba jakiejś bardziej ekskluzywnej, bo tu same Rolexy, Dolce Gabbany, te rzeczy. Pieski, torba. A nie, to owce jest. No i jesteśmy. Plac hiszpański, schody hiszpańskie, wszechobecne fontanny. No idziemy na górę. Jeszcze wam tylko pokażę dekoracje, jakie ładne, świąteczne. Nie wiem jak się nazywa ta ulica, którą teraz szliśmy, o której mówiłam, że jest tam dużo takich raczej ekskluzywnych sklepów. Bardzo ładne miejsce. No idziemy. A w ogóle na tych schodach, nie wiem czy wiecie, jest zakaz siadania. Policja, która tutaj pilnuje tych schodów,
podobno wygwizduje na początek tych, którzy próbują usiąść. A tak w ogóle siadanie jest jest zabronione. Za siadanie na tych schodach podobno grozi wysoki mandat. Krótka siesta za nami. Poleżeliśmy chwilę, a teraz idziemy coś zjeść znowu, nie? Pić? I pić właśnie. Pić też. O, pada deszcz. No i trochę nam się plany pozmieniały. Mieliśmy być w restauracji tej, w której byliśmy wczoraj wieczorem, pod samym domem, z Samiuszkim, ale zdziwko lekkie zaliczyliśmy, jak się okazało, że nie mamy rezerwacji, więc sorry, są booked i tutaj nie usiądziemy. No i tak, przeszliśmy kawałek na Campo di Fiori i tutaj już jest do wyboru, do koloru restauracji. Ta się akurat Pawłowi jakoś spodobała najbardziej, nie? Weszliśmy, nie jest może tak super przytulnie w środku, a zależało nam na tym, żeby siąść w środku. Ale zaraz wam pokażę, jestem na kablu, się ładuję, ale trochę się obrócę. Tak to wygląda w środku. Na zewnątrz jest przeprzytulny ogródek, ciepło rozświetlony z tymi grzybami gazowymi. Tam jest pewnie też ciepło, ale jakoś zależało nam na tym, żeby usiąść pod dachem. I wiecie co? Okazało się, jak otwieraliśmy nasze paszporty covidowe, że pani kelnerka jest Polką. I szybko przeszliśmy z angielskiego na polski. W ten sposób doradziła nam co nieco. Dostaliśmy przepyszne wino, które najpierw próbowaliśmy, bo były dwa do wyboru, zastanawialiśmy się, które wziąć. No i świetnie, naprawdę bardzo fajnie się okazało. A propos polskich akcentów, to jeszcze dzisiaj czytałem wiadomość od Irmy, tak, żebyśmy wypili jej zdrowie w Rzymie. Bardzo chętnie. Więc Irma, twoje zdrówko. Nasza stała. Dużo zdrówka. Zdrowia. Piąteczka. Przyszły nasze makarony. Ja zamówiłam cacio e pepe, czyli pecorino i pieprz. Paweł standardowo alio. No to jest jego. Zrobiliśmy, proszę państwa, tutaj przede mną pani z ulubionego kanału. Mało ci? Co? No mało mi, tak. No, proszę państwa, gruszkę. Może z orzechami, z miodem, ale była gorgonzola. Z gorgonzolą. Tak, a to co to było? Otwarta, bo właśnie tego nie tknie. Na pewno. A to jest taka. Nie pamiętam, co to było. Jajecznica w majonezie. Ojej, smacznego. Pojedli, popili. No, popili. To? Właśnie. No i słuchajcie, ale najedliśmy się tutaj naprawdę w opór. Wypiliśmy dwie butelki wina, zjedliśmy dwa razy makaron i jeszcze za dwie przystawki i zapłaciliśmy za to 83 euro. No to nie wiem, w sumie na nasze warunki polskie, jakby to tak bardzo przeliczyć, 1:1, to nie jest może jakoś super tanio, ale biorąc pod uwagę ceny włoskie, to nie jest jakiś bardzo wygórowany rachunek, więc a w ogóle jeszcze do tego trzeba dodać, że jedzenie było bardzo dobre, a obsługa przemiła i no taka bardzo chętna, żeby nam umilić ten czas. No więc teraz to co? Pozostaje nam się zapakować i wypad zrobić. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś się zatrzymamy, czy nie. Właśnie przed chwilą zauważyliśmy, że u nas w Polsce, kiedy już nawet kończymy imprezę,
to nie kończymy tak od razu, tylko sobie jeszcze wchodzimy na leweczkę. A ty możemy być na limoncello. Wiśnióweczkę, czy coś tam. A tutaj w sumie, to co? Co, idziemy tam? Zostaje nam wejść na wino One More Time, ewentualnie. No. Co to jeszcze takiego jest? No limoncello. Limoncello. Idziemy? Możemy sprawdzić. Ale chyba tutaj nie ma takiego zwyczaju picia przy barze, na szybko, oraz... Ale dobra, sprawdźmy, jesteśmy blisko... blisko domu. Życie. Miłość. Miłość. Na miłości.